Zaczynamy dziś od dedykacji dla Mariana za najlepszy komentarz z ostatnich dwóch godzin. Coś, co przyspieszy nam krążenie. Ok, a oto komentarz, co wygrał e, ten, tą oto dedykację. Marian Fred, który subskrybuje mnie od dwóch miesięcy, pisze, że się ze mną nie zgadza. Uważam je za naganiacza na XRP i Pulse. E, Dwa miesiące, więc pominął heksa, no ale trudno. Słucham Twoich filmików, subskrybuję, bo to, że się z kimś nie zgadzam, nie znaczy, że nie warto wysłuchać Twoich opinii. Masz dużą wiedzę z różnych zakresów. Kasowanie komentarzy pod filmikami, które są niezgodne z Twoją opinią, zostawię bez komentarza. Okej. Okay. Więc to była dedykacja dla Freda. Ma na to, e, ma na to prawo i słuchajcie. Nie, nie kasujemy tego komentarza. Zostawiamy, proszę tutaj. Um, zapomniałeś o heks. Zapominasz o heksie. Zapominasz o Hex. Dobra. A podsumowanie: podsumowanie tego, co się właśnie wydarzyło, to, się właśnie skończyło, a właściwie nie do końca skończyło, dopiero właściwie zaczęło. Pierwsza rzecz, pierwszy etap fazy poświęcenia, jeżeli chodzi o puls, dobieg końca, więc od teraz cena, którą będziemy płacić za pulsa, będzie już po prostu tylko i wyłącznie rosła. I zobaczmy, jak to wyglądało. Zaraz sobie tutaj zobaczymy na, ten, na tą cenę, jak będzie się teraz kształtowała, czyli cena zakupu, powiedzmy, w cudzysłowie zakupu pulsa. I zobaczmy tutaj. I porównamy do Chaina, czyli PulseX zebrał w tej chwili jakieś 850 milionów, jeżeli chodzi o sieć Ethereum, z czego, zobaczcie, 500 milionów było w heksie. Wow, całkiem nieźle. 500 milionów w heksie, 500 milionów dolarów, czyli ponad 2 miliardy heksów trafiło, tak jakby do zamrażarki. Dlaczego mówię, że do zamrażarki? Dlatego, ponieważ gdybyśmy popatrzyli na Pulse Chain i tutaj mamy Pulse Chain i w Pulse Chainie zebrano 670 e, milionów i również był poświęcany HEX w Pulse Chainie i HEX adres tego Pulse Chaina, czyli tego e, adres poświęcenia, na który wysyłaliśmy przy Pulse Chainie, był taki. To jest ten adres. To jest 0x9c, bla bla bla, można sobie to sprawdzić. I zobaczcie tutaj wszystkie poświęcone heksy. Tutaj jeszcze widzę jakieś 118 Ethereum jest. 35 milionów DAI sobie jeszcze tutaj po prostu spoczywa w tym adresie. Plus jeszcze jakieś tam drobne z różnych coinów, ale heks, który został poświęcony, a zostało poświęcone 113 miliardów. Heksów o łącznej wartości obecnie 26 miliardów dolarów. Nieźle, nie? Spokojnie sobie tutaj, że tak powiem, spoczywa. Jest tak, jakby zamrożone. Czyli te heksy, wszystko wypływało. Wszystko zostało zamieniane na. Tutaj zobaczmy, na transakcje, Wszystko zostało. Ciągle jeszcze tutaj wpływają transakcje. Ojejku. Godzinę temu ktoś poświęcił, zobaczcie, 014 Ethera. To już, to już jest śmieszne, wiecie dlaczego? Ponieważ ta osoba, która w tej chwili wysłała te, te 0,14 Ethereum na poświęcenie na pulse Chaina równie dobrze, gdyby miała chociaż trochę rozeznania w temacie, równie dobrze mogła wziąć to 0,14 Ethereum, wysłać na poświęcenie Pulse EXa, a następnie to przeznaczyć te Pulse X, -y, które dostanie po cenie ponad, nie wiem ile teraz jest, ile teraz wychodzi, że jak poświęcamy na Pulse Chain, ile wychodzi, ale coś chyba 40 centów, czyli 4000 razy drożej niż na samym początku i 4000 razy drożej niż, niż Pulse X, mogłaby przeznaczyć później te Ethereum do tego, aby po prostu kupić sobie lub zamienić Pulse X -y na Pulse Chainy. I lepiej by na tym wyszła. Niesamowite. Ludzie chyba, nie popatrzcie, godzinę, trzy godziny temu. Coś, coś jest nie tak czasami z ludźmi. No ale dobra. Mam nadzieję, że to, oczywiście ja to powtarzam cały czas, abyśmy tutaj zrozumieli, żeby nikt z naszej społeczności jakiejś gafy nie strzelił w tym, w tym temacie. Dobra, ale sprawdźmy sobie adres PulseXa. A więc tutaj mamy adres chaina i widzimy tutaj e, heksy poświęcone, z czego pamiętajmy tutaj... E, Spora część, 90% z tych heksów to były heksy, e, powiedzmy sobie, prawdę, ryśka, nie? Dobra, a teraz tutaj zobaczmy adres poświęcenia, te heksy. I tutaj zobaczcie, mamy 2 miliardy heksów poświęcone w tym momencie. E, no i spora ilość, zobaczcie, 15 tysięcy Ethereum tutaj jeszcze jest mamy tutaj 149 150 milionów DAI DAI w ogóle jeszcze, jeszcze nie są te um, inne tokeny nie są nawet jeszcze wyruszane z tych portfeli um, tak czy inaczej jak to wygląda z um, mojej perspektywy to jest po prostu to, że każdy HEX, który trafił tutaj na poświęcenie, czy to Pulse Chaina, czy to Pulse Exa, trafia tak jakby do takiej zamrażarki, e, ponieważ Rysiek powtarzał to kilka razy, że e, ten adres nie ma, z tego co on wie, zamiaru e, sprzedawania heksów. Ma tyle innych rzeczy do sprzedania, na których mu w ogóle nie zależy, e, jak sobie poradzą, że definitywnie najpierw pozbędzie się wszystkiego innego, zanim pozbyłby się heksa. Więc oczywiście mówi, że on wie, że ten adres by tego nie zrobił, ponieważ, dlaczego sam prawdopodobnie. W 99,9% 99 decyduje o tym. Więc sprawa jest, sprawa jest prosta. Tak czy inaczej, Puls X tu jestem na stronie Puls Lead. XYZ to jest do pulse chain, strona była. A jeżeli chodzi o Puls EXA, to mamy Puls Lead, Lead.com. I to mamy tutaj wszystkie dane. Zobaczcie, tu możemy zobaczyć, ile tokenów z jakiej, z, jakiej, z jakiego projektu były poświęcane. A więc widzimy tutaj sporo WBTC było poświęconych. Inch, MakerDAO, Shiba. Sporo różnego rodzaju tokenów. USDT, proszę bardzo. 33 miliony USDT. No. Więc tak to tak to wygląda, tutaj mamy adresy, a więc liderzy adresów, żeby znaleźć się na przykład w top 1000 adresów do poświęcenia, trzeba było poświęcić minimum 100 tysięcy, top 5000 adresów, czyli żeby znaleźć się w top 5000 adresów, trzeba było poświęcić co najmniej 16 tysięcy. Nie ma się co tutaj ścigać, panowie, bo powiem wam tak, z mojego punktu widzenia i z mojej perspektywy wygląda to tak, Trzeba sobie zdać sprawę, że wchodząc w, wchodząc w jakikolwiek tutaj, powiedzmy sobie, interes lub nadzieję, lub dosłownie poświęcając swoją gotówkę, czyli puff, poszło, czyli tokeny, musimy sobie zdawać sprawę i, i z głównym pytaniem cały czas, między, widzę między wami na, na telegramie jest Ile powinno się poświęcić? To był główny temat. I moja, moja odpowiedź była bardzo prosta. Tak, aby w razie czego, w razie niepowodzenia, jakby coś się stało nie tak po prostu, coś by nie wypaliło, coś by przestało im działać, to żeby po prostu nie żałować tych pieniędzy, co się włożyło, czyli okej, okay, trafiło tą kasę, ona już nie wraca, coś, coś poszło nie tak. I nie żałujemy tego lub inaczej. Owszem, gdzieś tam możemy żałować, ale nie zmienia to nic w naszym życiu. Po prostu to jest tak, jakbyśmy po prostu przebalowali tą kasę na jakiejś grubej imprezie. Tyle. Ale z drugiej strony ludzie się pytają, no dobra, ale żeby nie za mało poświęcić. No to z drugiej strony to jest tak, żeby po prostu w razie w, jakby to coś, w co włożyliśmy, zrobiło e, razy 10, czy nawet... Powiedzmy, razy 100, już tak, powiedzmy sobie, już całkiem z górnej półki marzenie, to, to by naprawdę był to dla nas kosmiczny zwrot. Więc to takie trzeba wyważyć, tak naprawdę, ile sobie i co na co można pozwolić. Ja tak, ja tak na to patrzę. Więc wysłane, czyli krótko mówiąc, gruba impreza, było, minęło, nie ma tego. Jeżeli to się zwróci w jakimś tam przedziale, no to wtedy będziemy, będziemy o tym mówili, że o, ok, razy 10, razy 100. Tak jak mówiłem w moich poprzednich filmach, razy 10 to jest takie, to jest takie wiecie, oczekiwanie przez wszystkich, razy 100 to już, jest takie, to już jest takie marzenie wręcz wszystkich. Teraz, co dalej, co teraz robimy? Ok, poza tym, że czekamy oczywiście na start sieci, Musimy sobie zrobić dwie rzeczy. Oczywiście dodajemy Pulse Chain Testnet do swojego MetaMaska. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to po prostu to robimy. Jak dodać Pulse Chain Testnet do MetaMaska? Otóż najlepszy, najlepszym, jeżeli nie ma, nie macie ochoty tutaj grzebać w moich filmach i znaleźć film Pulse Testnet padł, mój NFT, coś tam, bla, bla, bla. I gdzie ja pokazuję to, to powiem wam tak. Najprostsza sprawa to jest wujek Google, wpisujecie add pulse chain to MetaMask. I wychodzi wam co? GitLab pulse chaina. Pulse chain testnet GitLab. Więc klikacie to i macie tutaj dosłownie krok po kroku, co macie zrobić. A więc MetaMask, add network, wyskakuje wam to i po kolei wklejacie te oto dane i testnet jest dodany. Koniec, kropka. Po tym jak dodajecie testnet, dodacie testnet, to możecie sobie go przetestować. Tutaj macie taki jakby faucet, gdzie można sobie po prostu na ten link kliknąć i zażądać jakby jednego testowego puls Można tam 2, 3, cztery, jakkolwiek. Nie ma znaczenia, ponieważ to i tak są testowe puls Nie ma sensu ich kumulować nieskończoność, ponieważ to i tak wam z portfela zniknie. Wtedy co robicie? Wtedy dosłownie możecie sobie wejść na Uniswap i znowu co robicie? Wpisujecie Uniswap Pulsechain i wyskakuje Wam testnet V2 Uniswapa na Pulsechain Klikacie to i co i znowu jesteście na Uniswapie Pulsechaina. I tutaj widzicie, ja tutaj miałem jakiś tam jeden e, Pulse Token testowy i na przykład gdybym chciał. Heksa. Ok. I mam tutaj jakieś tam heksy. I teraz wszystko co trzeba zrobić to jest po prostu na przykład zamienić sobie można testowo e, pół tego pulse chaina na przykład na heksy i wychodzi, że to jest tyle i tyle tych heksów na pulse chainie. Naciskasz zamień, potwierdzasz na metamasku. To jest wszystko testowo. Więc nie ma się tutaj co, że tak powiem napalać. Ale wszystko to służy do tego, abyśmy wiedzieli w momencie kiedy wystartuje już mainnet i nasze tokeny pojawią się u nas w MetaMasku w portfelu, żebyśmy wiedzieli co mamy z nimi zrobić. I tak jak mówiłem na samym początku, w tym momencie ktoś, kto jak szalony poświęcił 0.14 Ethereum w tym momencie na e, PulseChaina. Czekajcie, 0.14 Ethereum to było na tutaj 0.75, to nie na PulseChaina. Tu było. OK. Też 0.14 Ethereum na e, Puls. Aha, ktoś dzwoni. ok, 0,14 Ethereum na puls chaina właściwie zostało poświęcone, jak tutaj widzicie, godzinę temu. To zamiast to 0,14, ciekawe czy to ta sama osoba? From 0,92. Tu. Nie, to nie jest to samo, Ta sama kwota. Dobra. To zamiast to, to powinien poświęcić dosłownie 0,14 na puls EXA. I później na spokojnie już wykorzystać tutaj, zamienić, tutaj będzie token Pulse X, nie ma go jeszcze, będzie token Pulse X i zamieniać puls X na puls chaina, i na pewno miałby lepszy przelicznik niż w tej chwili. Tak to, tak to wygląda. Ok. Teraz e, wiele osób zarzuca mi, tak jak tutaj e, kolega Marian, co wygrał, e, wygrał dzisiejszą. Dedykację, że nie jestem właśnie obiektywny w tym, co mówię. I powiem tak: oczywiście warto jest posłuchać kogoś, kto ma odmienne zdanie i po prostu zweryfikować to wszystko, co się słyszało. A więc zapraszam wszystkich na kanał Portfel Kowalskiego, który właściwie wrzucił swoje tutaj uwagi i jakby. Uwagi, które ma w stosunku do Pulse Chaina, uwagi, które ma w stosunku do Pulse I, i, I po prostu sobie zweryfikować z tym, co się wie, z tym, co się rozumie, i po prostu stanąć po jednej, po, po, po prostu stanąć, mieć swoje własne zdanie na ten temat. Każdy może bez problemu tutaj. Tutaj patrzyłem na komentarze. Ja nie będę tutaj, wiecie, ani odpowiadał, ani walczył. Oczywiście Kowalskiemu odpowiedziałem moje, moje zdanie, prawda? Ale każdy może mieć swoje zdanie, i oczywiście, jeżeli przyjmuje swoją pozycję, to potem albo czerpie z tego swoje własne zyski, albo po prostu cierpi na straty i ma po prostu konsekwencje swoich działań. Kowalski tutaj wypunktował, co według niego jest nie tak z Pulse Chainem i PulseXem i na przykład ilość poświęconych Heksów, które tokeny, i ilość posiadanych Heksów i tokenów przez Ryśka, i tak dalej i tak dalej. To są, że tak powiem, jego obawy z tym, jak ten projekt się rozwinie lub nie rozwinie. Jeżeli miałbym ja powiedzieć jedną rzecz, Taką powiedziałbym, jeżeli miałbym jakąkolwiek obawę, jeżeli chodzi o Pulse Chain albo Pulse X, to mam e, tylko jedną. E, naprawdę to tylko i wyłącznie chciałbym, aby po odpaleniu MainNetu, czyli po odpaleniu e, blockchaina Pulse Chain, nie było żadnych. E, nie było żadnych potknięć aby się nic nie wydarzyło złego, aby gdzieś się nie okazało, że jest jakaś luka, że coś zadziałało nie tak, że puls X gdzieś tam coś wyparowało, że ktoś mógł coś wykorzystać. Po prostu to jest jedyna rzecz, która po prostu mnie jakby mi w głowie siedzi i myśli o jejku, ale że ja nie mam na to wpływu, bo się po prostu na tym nie uczestniczę, w tym nie znam się na tym, więc liczę na to, że ludzie, którzy pracują czyli cała grupa deweloperów, która została zatrudniona przez Ryśka i, i, i jak zresztą on sam ma trochę pojęcie, na co ma patrzeć, że ogarnął temat w ten sposób, że nie będziemy mieli takiej przykładowej wtopy, jak wiele, wiele, wiele tutaj blockchainów, o których wiele osób mówi, po prostu ma, jeden po drugim. Ostatnio znowu Solana stanęła, coś tam stanęło, coś tam, gdzieś tam jakiś Krzywy DeFi, czyli te zdecentralizowane finanse, został okradziony przez i znowu wewnętrzną robotę. <laughs> I to jest, to jest jedyna rzecz, która mnie. Wiecie, Hex, produkt kompletny, tu się nic nie może wydarzyć. Smart contract chodzi już od dwóch lat, nie ma szans, żeby tu się coś złego wydarzyło. Więc tu jestem spokojny. E, cenowo, jakkolwiek się będzie toczyła rozgrywka, to już jest inna sprawa, ale po prostu. Tutaj się nic złego nie wydarzy ogólnie, jeżeli chodzi o, o kod, o smart contract. Teraz pulse chain, software, to jest ty, ty, zawiła sprawa, więc jeżeli tu się nic złego nie wydarzy, to dwa lata następne, czy ponad rok, zaczniemy frunąć i bez żadnych, że tak powiem, turbulencji, no to możemy być wtedy, że tak powiem, uśmiechnięci i oczekiwać tych swoich e, e, zwrotów, ponieważ... Wyobrażam sobie, że wiele, wiele osób, które nagle zorientują się, że mają po drugiej stronie, na następnym łańcuchu, wszystkie swoje tokeny dostępne dla nich za darmo, tam, oczywiście w, w cenie startując od zera, później to zacznie na, nabierać jakieś wartości, to, to wtedy, to wtedy. Obudzą się i wtedy będą chcieli to. W, w, albo spieniężyć, albo zamienić, albo coś z tym zrobić. Jedyną rzeczą, co bym powiedział tutaj z moich, z moich takich uwag, co napisałem, właśnie z tą wartością, bo wiem, że wiele osób dalej niekoniecznie w ten sposób to postrzega. Ok, przypuszczalnie daj. Nieważne daj USDT, USDC, nieważne, ale weźmy pod weźmy DAI na przykład. daj jest, jak wiemy, stablecoinem, który. Kosztuje dolara, prawda? Który trzyma wartość dolara? Gdzie tutaj jest daj? Dobra, nie będę, jest tu, daj, dobra, daj, dolar, dobra. I teraz patrzcie, e, powiedzmy, ja mam jakieś daje u siebie na metamasku, prawda? Więc e, te same, tą samą ilość daj będę miał na puls prawda? I oczywiście tamte daj, które będę miał na puls będą warte 0. Dosłownie, zero. Ale w momencie, kiedy ja zadecyduję, że wezmę i przeznaczę jeden mój DAI, który jest na, e, który jest na Ethereum, czyli warty jednego dolara i kupię za niego 10 DAI, które są na Pulse to momentalnie ustalę cenę 10 centów. I w tym momencie daję na, Pulse Chainie w tym momencie będą warte już 10 centów. Oczywiście następna transakcja i następna, i następna, i następna będą tą cenę, wiecie, podbijały albo zniżały w dół, bo, bo, bo na przykład Kowalski dostanie te, tą cenę 10 centów i pomyśli, o to, to moje wszystkie daje, teraz sprzedam po 10 centów i zwali tą cenę w dół, bo ktoś nie będzie chciał odkupić to po 10, centów, więc to będzie tutaj Eldorado i Turbulencje, i wiecie, i żyła złota, jak i cała, że tak powiem, całe rodeo tego wszystkiego na Pulse -chainie. ale ale tak właściwie, tak właściwie zostanie kreowana wartość wszystkiego, co w zasadzie dostaniemy po drugiej stronie za dosłowne zero. Czyli to nie jest wartość kopiowana, tylko ilość jest kopiowana. Wartość zostanie przez nas ustalona. I tak to będzie wyglądało. Jak wystartuje PulseX, będziemy sobie jeszcze mówić o tym, jak dodać płynność do PulseX-a i ponieważ na przykład wiele osób może będzie chciało, jeżeli przykładowo ten DAI, czy przykładowy jakiś link, czy przykładowy jakikolwiek inny ERC-20 token można będzie dosłownie wziąć i tak jak mówię, sparować te swoje tokeny, czyli wziąć linka na Ethereum, tego co mamy i darmowe linki na Pulse Chain, te co mamy, wrzucić je na Pulse X'a na płynność z jednej i z drugiej strony, i w tym momencie dostarczamy płynności do giełdy Pulse X, jeżeli jakiekolwiek Ruch pomiędzy tymi tą parą będzie, to co? To będziemy dostawać również ten token, następny, który jeszcze nie wiemy jak się będzie nazywał, ale będzie to token, który nagradza za dostarczanie płynności giełdzie Pulse X. To jest następna jeszcze ciekawostka, która będzie tutaj przez nas omawiana. A więc tak to w tej chwili wygląda. No i co? No i tyle. Wszystkim życzę, co? Słodkiego, miłego życia. Wiecie co? To bez głodu, chłodu to, 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 to trafia w, dzisiaj, w dzisiejsze czasy w dziesiątkę.